Jesteśmy właśnie na tarnicy, to jest 1346 metrów. Niesamowicie piękne widoki, właśnie szczytowaliśmy przed chwilą. Nie wiem, czy dźwięk się nagra. Mam nadzieję, że tak. Chciałbym wam pokazać, tutaj nie jest łatwe wejście, naprawdę. Masa kamieni, ciężko jest wejść, ale warto. Z tej strony, gdzie teraz byliśmy, strasznie wieje. Niesamowicie. Przejdziemy teraz na drugą stronę, zobaczymy drugą stronę. Górecek Biestacki. Okropnie wieje, pewnie będziemy się za chwileczkę zmywać stąd, bo naprawdę tutaj, no tak jak to jest na tej wysokości, po prostu zazwyczaj wiatr tutaj gości. Ludzie za często tutaj nie wchodzą, czy w sumie wchodzą, ale nie da się tutaj długo wysiedzieć, bo naprawdę jest strasznie zimno. Znaczy strasznie, nie jest strasznie zimno, ale jest zimno i wiatr wieje, no i naprawdę nie jest tak jakieś takie zimno. Także jesteśmy w tej chwili taki w mówieniu. Bieszczadach najwyższych. Bieszczad. Tam moja żoneczka siedzi. Coś tam zasuwa, jakieś kanapeczka pewnie je. No a my za chwileczkę będziemy schodzić tą drogą na dół już i pojedziemy dalej w stronę Zakopanego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Będzie się obraz troszkę chwiał. No będzie się chwiał. Może stań lepiej, żeby się nie przewróciło. Dobrze, dobrze. Z kamerą wśród Bieszczad. Kurne, jakie nierówne to podłoże. Krzyś. Zły jest bardzo dziś. No, nie lubię schodzić z góry. Same kamienie. Nie ma niedźwiedzi. Ale są wilczyce. No ja chcę niedźwiedzice. Idzie Krzyś wędrowniczek. Odwróć się, Krzysiu, pomachaj do kamerki. Hello, everybody home. Dobra. Bieszczadzkie anioły. Super.
po drodze do Zakopca trafiliśmy na taką fajną tutaj łączkę, gdzie no piesek wiadomo, że jest, bo musi być. No ale co jest ciekawe, to są kozy. No i kozie mleko, była reklama kozie mleko. Jak teraz widać tutaj to koziczki. O, jaka głośna. Me. Trochę się rozmawiałem z tymi kozami. Mleczko jest tam dobre, pewnie serki sprzedają, no obu ser kozi. Me. No właśnie, bo my się znamy. Ten sam gatunek. Nie, ten sam gatunek stoi na drodze na razie. Ale nie uczesane. Wyjdą ci na filmie trochę. A warkocze mogę zapląć na brodzie kozi? Jakie fajne kozulki! Jak bartek prawie. Jaki piesek, jaki obrony. No śliczny Bernardyn. Aha, trzeba ci było? Patrzcie, ja się słuchają pana te kozy. No normalnie jestem pod wrażeniem. Kozy za nim jak. Zobaczcie, że ja będę miał kozę. Naprawdę. No. Jestem pod wrażeniem, naprawdę. No super strony, no inny klimat jest jak wiadomo w mieście. A miło i przyjemnie poobserwować. Już owieczki tam sfilmowałem wcześniej. Mam nadzieję, że wam pokażę. A tutaj przy okazji jeszcze zobaczcie, jak kosy idą za facetem, za przewodnikiem. Do zobaczenia. Zrób. Kurde, przeszły. Uważaj, stój. Do zobaczenia kiedyś, może w przyszłości. Moje uszanowanie pani, dla pana. Super to wszystko jest, ładnie to tak? Wygląda. Może kiedyś zobaczymy. Tutaj na siebie. O, gdzie ten piesiek? Jakiś taki nie miał. Nie bardzo. Coś mu brakowało. Wiecie co? Ta szyba to się ubrudziła przez jazdę. Tam normalnie padało. Od środka nie ma tego. Tak jak ja nagrywam. To ty myjesz szybę. A ja wiedziałam, że ty się tu ustawiasz. Dobra. Jedziemy?